Cześć kochani, witam Was w pierwszym podsumowaniu lipca. Jak widzicie, nie ma tutaj wiele zużyć, także filmik będzie krótki, ale mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś, czego taka krótka recenzja Wam się przyda. Zacznę może od kosmetyków do ciała. Żel pod prysznic Dove, wersja lawendowa. Bardzo długo na niego polowałam i nie mogłam go znaleźć, w końcu go dostałam w prezencie. Pachnie pięknie, bardzo wydajny, cudownie się pieni, nie przesusza za bardzo skóry. Ogólnie taki bardzo w porządku żel. Natomiast jedyne, do czego mogę się przyczepić, to to, że on raczej nie jest z tych żeli, które się stosuje w upały, a bardziej by był dobry na jesień, na takie chłodniejsze wieczory, ze względu na właśnie ten lawendowy zapach. Myślę, że jeszcze do niego wrócę i to będzie jesienią, kiedy będzie już chłodniej. W każdym razie jestem z niego zadowolona i na pewno jeszcze sięgnę. Odżywczy balsam do ciała AA Muru Muru. Już Wam wspominałam przy okazji zakupów tych balsamów, że mają w składzie parafinę i obawiam się, że konsekwencją tego będą podrażnienia na nogach po goleniu i jakieś nieprzyjemności, a tu bardzo pozytywne zaskoczenie, bo po tym balsamie nic mnie nie podrażniało, nic mi nie wychodziło, bardzo fajnie się sprawdzał. Co prawda nie sprawdzi się on tak do końca u osób, które mają rogowacenie okołomieszkowe, bo niestety na nie nie ma większego wpływu, ale bardzo fajny balsam i jeżeli ktoś ma taką skórę normalną albo lekko przesuszającą się, to naprawdę bardzo, bardzo fajny kosmetyk, do tego ładnie pachnie i ma lekko zielonkawy kolor. I zapach jest dobry na lato, bo jest taki odżywczo tropikalny, taki odświeżający. Naprawdę fajny. Filtr do ciała Sun Ozone Kids 50. No, taki przyzwoity żel z Rossmana. Jak nie ma... Nie było, znowu nie miałabym filtra i potrzebowałabym coś na pilnie, to mogłabym po niego sięgnąć, natomiast no wolę takie bardziej sprawdzone, porządniejsze filtry, które się lepiej trzymają na skórze. W każdym razie nie byłam nim bardzo zawiedziona, jest ok. Jak ktoś potrzebuje drogeryjnego filtra w niezbyt wygórowanej cenie, to ten jak najbardziej się sprawdza. Odżywka do włosów Pharmona Herbal Care Chmiel. Bardzo przyzwoita, ułatwiała rozczesywanie, nie obciążała. Na początku moje włosy musiały się do niej przyzwyczaić, ale ogólnie było ok. Jakiegoś szału wielkiego nie ma i myślę, że do tej wersji nie wrócę. Po prostu sprawdzę inne, bo w ofercie Pharmony są odżywki, które mi się o wiele lepiej sprawdzały. Taka odżywka ok. Standardowo już też z Pharmony Herbal Care. Krem na pękające pięty siemienniane, jak zwykle sprawdza się fantastycznie, bardzo go lubię i będę wracać po prostu, bo to jest produkt, który mi się sprawdza. Krem do twarzy Neobio. To był dosyć spory zawód, ponieważ ten krem ma w składzie masę alkoholu i ten alkohol jest dosyć wysoko w składzie. I niestety zauważyłam negatywny wpływ tego alkoholu na moją skórę. Co prawda krem mi nie zaszkodził i mogłam go zużyć do końca, ale nie byłam z niego jakoś super zadowolona. No, niby wszystko ok i pewnie byłby fajny, gdyby nie ten alkohol, ale niestety przez jego zawartość moja skóra się stała taka trochę szorstkawa. No widać było, że coś jej nie pasuje w tym kremie. W każdym razie więcej do niego nie wrócę. Szkoda. Też produkt, który kupuję bez przerwy, czyli Make Up For Ever, szampon do gąbek, do pętli. Rewelacyjny produkt, fantastycznie się sprawdza, niesamowicie wydajny i naprawdę rewelacyjna rzecz. Nawet jakbym nie mogła sobie pozwolić na niego, żeby go kupować tak non-stop, to na pewno co jakiś czas i tak bym po niego sięgała, bo naprawdę jest to rewelacyjne. Wszystko domywa świetnie, kamuflaże z kryolanu, zastygające eyelinery w żelu, naprawdę z wodoodpornymi kosmetykami też sobie świetnie radzi, więc super, super produkt. Skończyłam też dwa zapachy.
Mgiełka do pościeli i do ciała, rytual z serii Ritual of Dao. Bardzo fajny kosmetyk, bardzo przyjemny, taki orzeźwiający, z lekką nutą mięty. I rzeczywiście coś, czym można się psikać do łóżka, co mi się bardzo podoba, bo ja czasami lubię się tak psiknąć przed pójściem spać, żeby sobie ładnie pachnieć, jak zasypiam. I chyba jest to jedyny kosmetyk, który naprawdę bardzo przypadł mi do gustu i zastanawiam się, czy sobie nie kupić pełnowymiarowej wersji. Na pewno to rozważę i bardzo możliwe, że jeszcze taką mgiełkę u mnie zobaczycie. Skończył się również zapach Playboy. To jest taka mgiełka do ciała w naturalnym sprayu. Całkiem niezła. Śliczny zapach, Play It Lovely. Śliczny zapach, chociaż krótkotrwały, a ja szybko się do niego przyzwyczaiłam i musiałam sobie go aplikować w dużej ilości, żeby czuć go na sobie. Naprawdę wart uwagi, ale ja chyba bardziej bym się zdecydowała na tą wersję wody toaletowej czy perfumowanej, nie pamiętam dokładnie, jakie one tam są. Natomiast to no takie psikadełko no, dla nastolatek, a ja wolę, jak już coś się dłużej trzyma. Ale naprawdę piękne zapachy, bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Nie jest drogie, można sobie kupić nawet co chwilę inne. Także polecam. I teraz czas na kolorówkę, bo jednak tego też trochę mi się zużyło. Podkład Clarins True Radiance. Świetny podkład. Chociaż dla mnie trochę za ciemny i dopiero teraz latem był taki ok. Bardzo przyjemnie nawilża, rozświetla. Nawet na skórę, że ze skłonnościami do przetłuszczania się sprawdza, bo można go spokojnie przepudrować do matu i rzeczywiście dobrze się trzyma. A ja ostatnio polubiłam taką satynę na twarzy i tym podkładem mogłam to bez problemu uzyskać. Fajnie się aplikuje, nie rozmazuje się, nie spływa, nie robi plam, wydajny był. No właściwie nic mu nie mogę nawet zarzucić. Naprawdę fajny, fajny kosmetyk i gdyby moja skóra była bardziej przesuszona, to na pewno byłoby to rewelacyjne rozwiązanie dla mnie i bardzo możliwe, że jeszcze kiedyś zimą, kiedy moja skóra się przesusza mocniej, to do niego wrócę. Na razie muszę zużyć moje zapasy, ale to jest naprawdę świetny, świetny podkład. I ogromną ma zaletę taką, że on niweluje widoczność porów. Naprawdę, jeżeli ktoś ma rozszerzone pory, to jak się dobrze skomponuje ten podkład z pudrem, to nic, a nic nie widać. Dosłownie buzia jest jako wyblurowana. No cudowny efekt. Naprawdę bardzo byłam z niego zadowolona i myślę, że jeszcze kiedyś możliwe, że po niego sięgnę. Kolejny kosmetyk to korektor Maybelline pod oczy. Ten z gąbeczką, ale gąbeczkę to ściągnąłem jeszcze zanim go użyłam pierwszy raz, bo jakoś mi się to nie widziało. No niestety trochę ciemny i bardzo mało wydajny. Bo używałam go jakieś 8 tygodni? Jakoś tak. No, około 2 miesięcy niech będzie. No, to nie jest to jakieś super osiągnięcie. Dosyć ciemny kolor, który nie ze wszystkimi jasnymi podkładami będzie się sprawdzał. Z tym Clarinsem sprawdzał mi się bardzo fajnie, natomiast no, jakbym go nałożyła do MAC-a NC15, to pewnie byłoby porażka. Ładnie kryje, ładnie wyrównuje, ma taką przyjemną, piankową konsystencję. No fajnie, no ale ten kolor to jest no poniżej krytyki, bo no latem go sobie użyję, jak tam jakiś ciemniejszy podkład wezmę, tak, ale przez zimę, no to nie. No i szkoda, że taki słabo wydajny, bo ewidentnie nie jest tani. On kosztuje około 50 zł, więc 50 zł na 2 miesiące używania to no słabo, bo miałam korektor też z Maybelline z serii Fit Me i ja mi wystarczył na o wiele, wiele dłużej, więc no, sami wiecie. Zresztą każdy może sam zdecydować, na co chce wydać swoje pieniążki, ale moje zdanie jest takie, że no, wydajność nie jest adekwatna do ceny i raczej do niego nie wrócę. Puder Vichy. Ja go Wam pokazywałam w ulubieńcach i chwaliłam go. I naprawdę bardzo, bardzo fajny jest to puder. Ale trzeba znaleźć do niego dobry podkład i dobrze skomponować ze sobą produkty, bo on czasami się po prostu nie daje rady. Ale co muszę o nim powiedzieć, to to, że jest cudownie zmielony. Nie widać go, nie bieli, nie robi jakiegoś woalu. Naprawdę fajny, fajny, jak ktoś ma taką skórę normalną w kierunku suchej.
czy nawet tylko lekko przetłuszczającą się, to będzie z niego naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Teraz latem na opały, jeżeli ktoś ma mieszaną cerę, no to tak średnio się sprawdza. Ale naprawdę bardzo fajny puder, jest duży, ma 28 gram, a kosztuje około 70 zł, jak go kupowałam w aptece Gemini i tam właśnie tyle kosztował. Także warto go sobie wypróbować i naprawdę dosyć spoko się sprawdza, więc mam zadowolona, też Wam mogę polecić. I to, kochani, byłoby na tyle. Jak widzicie, nie uzbierałam tego jakoś nie wiadomo jak dużo, ale jednak trochę mi z tych półek było, zwłaszcza się cieszę ze zużytej kolorówki i zapachów, bo im mniej mi tego gdzieś tam leży, to tym jest lepiej. Zresztą zobaczycie niedługo, że miałam spore zakupy i sporo nowości w tym miesiącu, więc naprawdę dobrze, że się zużywają kosmetyki. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Pa!